czwartkowe solo piano jest pomysłem pokazania młodych, utalentowanych już ludzi, którym pozwoliliśmy, pianistów, którym pozwoliliśmy dobrać repertuar, często bardzo trudny, ale który jest ich pasją i który często po raz pierwszy mogli wśród dużej publiczności wykonać. Dzisiaj jest to już trzecie wykonanie. Zakończył to Ireneusz Boczek, wcześniej był Witold Wilczek, a pierwszy koncert fortepianowy czwartkowy miał Piotr Szczepanik. Jak było widać, publiczność jest zadowolona. Wydaje mi się, że jest to jakaś alternatywa do pokazywania młodych, utalentowanych ludzi z trudnymi, ale jak pięknymi programami. Mam nadzieję tylko, że spełnił oczekiwania publiczności, że publiczność wyszła z tego koncertu zadowolona, że wszystkim się podobało. Ja oczywiście mam mieszane uczucia, bo tak to jest, jeśli się pracuje miesiącami nad utworami i kilka rzeczy czasem nawet istotnych nie wyjdzie. Zawsze artysta czuje się troszeczkę zniesmaczony, zaskoczony. Ja mimo wszystko uważam, że sądząc po reakcji publiczności, ten koncert chyba się podoba. Należało się kiedyś pierwszy raz pokazać publicznie. Przeważnie w większości tworzona muzyka jest w zakątkach domowych, w spokoju, jest pasją, sprawia przyjemność. Natomiast chciałem, żeby dzisiaj publiczność ujrzała tą podstawową muzykę, którą potem widzą już zaaranżowaną
na salach filharmonicznych, salach operowych. Będzie to skład prawie na 80 osób, bardzo bogatą instrumentacją, z wykorzystaniem organów, saksofonów, prawie 80 osób na scenie. Będzie to muzyka typowo symfoniczna. Zapraszam 17 czerwca, premiera w Krakowie, Filharmonii. I będzie to jedyny koncert. Pozostały drugi koncert będzie nagrywany we Wrocławiu. I najprawdopodobniej pójdzie do telewizji. Właśnie tutaj, w Kinoteatrze Uciecha, będziemy dzieciom przedstawiali najbardziej znane dla nich utwory, jak Szrek, Koziołek Matołek, Pszczółka Maja i inne, które w tej chwili są aranżowane. Będzie to Orkiestra Akademii Beethovenowskiej w składzie 20 osób i Big Band, czyli plus wokalista. W scenografii tutaj nie chcę zdradzać tajemnic. Myślę, że takich projektów jest bardzo mało dla dzieci i uważam, że oprócz 1 czerwca będzie to projekt, który będziemy chcieli pokazywać właśnie młodym ludziom. Aranżację wykonuję ja na pół z Sebastianem Perłowskim, dyrygentem również tego koncertu. Ja się zajmuję częścią tej aranżacji na orkiestrę symfoniczną głównie, przy współudziale Bendu. Sebastian wykonuje przeboje z tych nowszych bajek typowych. Zamierzamy też wspólnie połączyć siły. Więcej szczegółów zapraszam. Thank you.